W całej Polsce parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości organizowali konferencje prasowe pod hasłem 26 maja obroń swoje prawo. Senator Przemysław Błaszczyk oraz starosta kutnowski Daniel Kowalik przybliżyli swoje postulaty oraz zachęcali do głosowania w najbliższych wyborach do Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Morawieckim na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Szczecina przedstawili 6 punktów, tak zwane punkty, które mają na celu obronić nasze prawa, obronić swoje prawa, czyli prawa wyborców. Pierwszy punkt dotyczy polskiej waluty. Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, aby utrzymać naszego złotego, nie wchodzić na tą chwilę do strefy euro, dlatego że to pozwala utrzymać nam wysoki wzrost gospodarczy, utrzymać niezależność finansową. Też to jest bardzo korzystne dla gospodarki i każde zmiany, jeśli chodzi o to, abyśmy weszli teraz do wspólnej waluty euro, odbiłoby się niekorzystnie na gospodarce i na naszym wzroście. Chcę przypomnieć, że jesteśmy drugim pod względem wzrostu gospodarczego krajem w Unii Europejskiej. Druga ważna sprawa, co się przewija, to decyzja o wychowaniu dzieci. Chcemy, aby rodzice decydowali, jak mają być wychowywane ich dzieci. Jesteśmy przeciwko seksualizacji dzieci i prowadzenia różnych nowych metod, zajęć, jakie proponują środowiska lewicowe, przejmowania wpływu na dzieci przez różne organizacje. Najlepszym wychowawcą dla swoich dzieci są rodzice i to oni mają podejmować i podejmują decyzje, jak ma wyglądać wychowanie ich dzieci. Kolejny punkt to oczywiście utrzymanie programu 500+ i 300+, utrzymanie wieku emerytalnego. To też jest gwarancja, wygrana Prawa i Sprawiedliwości jest gwarancją, że te programy zostaną utrzymane. Kolejna sprawa dotyczy nielegalnej imigracji. Jesteśmy przeciwni, byliśmy od początku przeciwni. Dzięki zabiegom rządu Prawa i Sprawiedliwości nie nastąpiła ta alokacja imigrantów tutaj w Polsce. Także odeszła Unia Europejska od tego modelu. To zaproponowały Niemcy. Potem też i Francja i inne kraje, aby przyjmować uchodźców do Europy, poparli nasz model, aby wspierać na miejscu, nieść tą pomoc na miejscu. Nasz rząd wspiera uchodźców na krajach pogranicznych, zapewniając im tam funkcjonowanie. Są z tego też i pozytywne sygnały, że ta pomoc jest najlepsza i takiej pomocy oczekują osoby, które są w rejonie konfliktu, głównie tutaj chodzi oczywiście o teren Syrii. Jeśli chodzi o następne postulaty, to też ważny temat, o który walczymy. Przeszła część zapisów dyrektywy unijnych, jednak do końca nas to też nie satysfakcjonuje, o wyrównaniu jakości artykułów, czy to spożywczych, czy to chemicznych, czy no, wszystkiego, co jest sprzedawane na rynku wschodniej Europy, do tych artykułów, jakie funkcjonują na rynkach Europy Zachodniej. One znacznie odbiegały jakościowo, chociaż były pod tym samym logiem, w tym samym opakowaniu i ten sam produkt. Przykładem nawet takim już namacalnym jest to, jeśli chodzi o chipsy, na czym są smażone one u nas w Polsce, na najgorszym oleju palmowym. Nie ma takiego produktu na zachodnim rynku, olej słonecznikowy, u nas na najgorszym oleju palmowym i takie są różnice, chociaż tak jak powiedziałem, jest ta sama marka, bardzo podobne opakowania, różnicy, jeśli chodzi o towar i o producenta nie ma, jeśli chodzi o opakowanie, bo towar, jeśli chodzi o skład, to już jest i jakość produkcji i jakość wykonania. Także ostatni już postulat, szacunek do tradycji, wyznania w Europie, żeby każdy kraj miał swoją, mógł trzymać swoją tradycję, miał do niej prawo, mógł promować czy też wspierać poglądy swoich obywateli, żeby nie było narzucania
pewnie jakichś standardów niby unijnych, czy jakiejś poprawności unijnej. Każdy kraj ma decydować o tym, jak ma wyglądać jego kultura, w jakim kierunku ma iść wspieranie i rozwój. Bardzo cieszy mnie duże zainteresowanie parlamentarzystów, kandydatów do Europarlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w sprawy właśnie nasze powiatowe. Ostatnio, wczoraj bodajże, doszły nas wspaniałe informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, że dzięki również właśnie zabiegom pani minister Joanny Kopcińskiej, tutaj pana senatora Przemysława Błaszczyka, innych lokalnych parlamentarzystów, Kutnowski Szpital Samorządowy otrzyma wzrost ryczałtu w wysokości 1 900 000 zł plus zwrot pieniędzy za tak zwane nadwykonania za endoprotezy w wysokości 410 000 zł. W przeszłości, jestem młodym człowiekiem, nie spotykałem się, żeby tak żywo zainteresowali się lokalnymi problemami parlamentarzyści żadnej opcji. I tak jak powiedziałem krótko, zachęcam do głosowania na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Są to ludzie godni zaufania, ludzie, którym leży na sercu dobro naszej powiatowej ojczyzny. Dziękuję.